respect for my number comes, but never coming for your neck if I'm on the farm. Cause I can run, run away when it's all finished. Diminished, just been this, we poor. Plus, I got nothing if it's all in this. But if I keep all the trouble that I brought with this, it's finished, yeah. This is how the game goes. Dodging plain clothes, villains chasing rainbows. Suppose if it was anything but main roads, talking ten toes, another clay's closed. I'm sure, cause this and this is where you'll find me. Sipping on a chai tea, talking all politely. And rightly so, they're telling me they might be looking for the trouble, nah, never make your mind, G. I keep it low key like a baritone. Just far from sopranos, you haven't grown. Cause everybody talks tough in about a zone. Free kids, I get trained with them. So if I stand alone, reminisce I used to run. A couple guys talk tough. I know they used to bum flame when they used the sun. I never really did label me unusual one. It's dumb, cause I was trying to change position. Parts missing, trying to stop this opposition. Blocks hissing, big blocks, the dogs. Yo, I wanted them gone, I stopped living. Shots. Witamy serdecznie w ten piękny wieczór. Warunki do gry w piłkę są wprost wymarzone. Spotkanie dla Państwa z przyjemnością komentować będą Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy na kolejny mecz w zaciętych rozgrywkach Division Rivals. Jacku, chyba będzie co oglądać. Przed nami mecz towarzyski, ale na pewno obaj trenerzy będą chcieli przekonać się, w jakiej formie są ich podopieczni. Co teraz zrobi? Mbappé teraz. Czy będzie prowadzenie? Bramkarz od... Jest! Pierwsza bramka w tym meczu! Myślę, że ten gol to nie jest jeszcze ostatnie ich słowo, a i przeciwnik nie w ciemię bity. Będziemy tu jeszcze świadkami ciekawych wydarzeń. Jeśli się ma ciąg na bramkę, instynkt strzelecki jak ten zawodnik, to można liczyć na wiele takich goli. Tak, ale bramkarz miał trochę pecha. Obronił pierwszy strzał, ale na dobitkę poradzić już nie mógł. I mamy otwarcie w tym meczu. 1-0. Cristiano Ronaldo. Insigne. Szansa, może coś z tego będzie. Ładnie się zapowiada. Dobre podanie i minęło linii obrony. Ależ okazja, Ronaldo! Buffon, ale piłka w grze. Ależ przechwyt, pięknie. Bramkarz teraz ratuje sytuację, bo mogli już prowadzić dwoma golami, a tak rywale nadal są w grze. Wszystko jeszcze może się tutaj wydarzyć. Eriksen. Artur. Zabrał mu tę piłkę. Przy piłce Ronaldinho. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Lozano. Piłka u Ronaldo. Ronaldinho. Dobrze, w tempo, będzie szansa. Prostopadłe podanie trafia do Neymara i jest groźnie. No! Bramka Neymara! Fantastycznie się zachował w tej sytuacji. I mamy bramkę, ależ niesamowity jest ten Neymar! Ma prawdziwy dar, to jest nieprawdopodobny wręcz talent. Czasem może trochę gwiazdorzy, ale po takich bramkach kibice wybaczają. Insigne. Cristiano Ronaldo. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Fantastycznie teraz Ronaldo. Ładnie rozegrany rzut rożny, ale koniec końców nic z tego. Artur. Ibrahimović. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Neymar. Neymar w idealnej sytuacji. Zablokowany strzał. Ronaldo. Ibrahimović. Fenomenalnie Ibrahimović.
Doskonale zachował się Ter Stegen. Nie dał się pokonać w groźnej sytuacji. Przy piłce Ronaldo. Tracą piłkę po tym podaniu. Piłkę w stronę bramki prowadzi Lionel Messi. Mbappé! Ależ to wybronił. Co za interwencja, proszę Państwa. Koledzy z zespołu są jego dłużnikami. Takie parady można oglądać bez końca. Wspaniale się zachował przy tym strzale. Jest szansa na kontratak. Lozano. Piłka idealnie za plecy obrońców. Insigne! Doskonałe rozegranie tego kontrataku. Po przyjęciu piłki od razu włączyli piąty bieg. Nie pozwolili rywalom wrócić do obrony. No, duża wina bramkarza przy tym golu. Łatwa sytuacja dla napastnika. Golkiper wyraźnie źle ustawiony. Przy niewielkiej różnicy bramkowej wystarczy drobny błąd, dlatego nikt nie będzie tutaj spokojnie czekał na rozwój wypadków. Jest 2-1. No, cierpliwie budują teraz atak pozycyjny. No, dobrze wymieniają się piłką. Ależ pechowe podanie i strata. Kiepskie krycie, nieodpowiedzialne zachowanie. No i to dośrodkowanie blokuje obrońca. No i piłka za linią bramkową. Koniec akcji. Zobaczmy na powtórce ostatnią bramkę. Neymar. Cristiano Ronaldo. Dobre, ofensywne wyjście. I będzie bramka! Jest! Kolejna bramka! I mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Powtórka obnaża beznadziejną defensywną grę. Wystarczyło tylko kopnąć we właściwą stronę. Dobry zawodnik nie marnuje takich prezentów. Trudno, trzeba grać dalej. Muszą się otrząsnąć i robić swoje. Nieraz widzieliśmy pogoń za wynikiem przy dwubramkowej różnicy. Zobaczymy, czy i tym razem jest 3-1. Eriksen dobrze odczytał intencje rywala. Mają teraz szansę na kontratak. Mbappé. Mbappé przed szansą. Kibicarz złapali się za głowy. Dobra kontra, ale słabe wykończenie. Chyba zabrakło koncentracji przy tym strzale. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Co teraz zrobi? Stracili, ale odzyskali piłkę. Lozano. Christian Eriksen. Ibrahimowicz. Fenomenalnie Ibrahimowicz. Tak, mamy bramkę, proszę Państwa. Dla takich chwil ogląda się mecze. Gospodarze potrzebowali tej bramki, żeby odzyskać impet. To zresztą widać po reakcji kibiców. Zgadza się, fani natychmiast się ożywili i pokazali, że nie stracili nadziei na zwycięstwo. Trzy do dwóch. Różnica jednej bramki jest zawsze do odrobienia. Spodziewam się walki. Piłka zagrana po skrzydle. Spróbują teraz szeroko. Przytomne wejście obrońcy wybił na aut i dał kolegom odetchnąć. Przy piłce Sokrates. Mbappé. Lozano. Niezła okazja do kontry. Christian Eriksen. I piłka w rękach bramkarza. The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Neymar kontroluje grę cały czas przy piłce. Mbappé! Do kolekcji, mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać!
Ależ piękne rozegranie i śliczny strzał. Brawo. Piękne podanie w polu karnym. Kompletnie bezradni obrońcy i bramkarz musi wyjmować piłkę z siatki. Akcja na światowym poziomie. Naprawdę zasłużona bramka. Co za główka, kapitalna bramka. Znalazł się w idealnym miejscu. Wielokrotnie powtarzałem, piłkarz też musi pracować głową. 4-2. Dwie bramki różnicy. To zarazem dużo, ale i mało. Sporo bramek do przerwy. Rezultat 4-2. I rozpoczynamy drugą połowę meczu. Kylian Mbappé. Neymar. Roberto Carlos teraz. Niestety strata piłki. Mbappé. Przy piłce. Uwaga, ma tam trochę miejsca. Tak, Mbappé umieszcza piłkę w siatce. Doskonałe zachowanie pod bramką rywala. Mamy powtórkę bramki i ich przewaga zarysowuje się coraz wyraźniej. Tym golem chyba pogrzebali już szanse rywali nawet na remis. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. Ibrahimowicz zmierza z piłką w stronę pola karnego. Artur. I mamy zmianę posiadania piłki. Insigne. Zlatan Ibrahimowicz. Dobre I jest bramka Eriksena. Fantastycznie. Pokazuje, że warto na niego stawiać. Przy strzale z takiej odległości bramkarz zawsze stoi na straconej pozycji. Może próbować jakichś pajacyków, ale jeśli zawodnik z piłką wie, co robi, to wykończenie jest czystą formalnością. Nelson Semedo. Piłka dograna na skrzydło do Messiego. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo wciąż z piłką. Strata i przy piłce rywale. No i kolejne jego dobre podanie. Za to zagranie sędzia przyznaje rzut wolny. Cristiano Ronaldo. Ładnie. Prostopadłe zagranie. Mbappé! Jest gol! Trybuny szaleją, proszę Państwa. Co za emocje! Raz, dwa, trzy. Hat-trick. Czy na tym odliczanie się zakończy? Strzela dzisiaj jak na zawołanie. No i mamy kolejną bramkę. Ciężko będzie odrobić tę stratę. Jeśli chce się gonić wynik, to najpierw trzeba pomyśleć o zorganizowaniu obrony, żeby nie tracić kolejnych goli. Oglądamy bramki. Szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. Dobre zagranie. Ponownie celne podanie. Cristiano Ronaldo jest z piłką coraz bliżej pole karne. Minęło 15 minut drugiej połowy. Messi. Uff, co za interwencja. Cuadrado. Ibrahimowicz. Ronaldo. Wspaniała okazja. Jest w polu karnym. Jak to zakończy? Eriksen. Ibrahimowicz ma teraz piłkę. Cristiano Ronaldo. Ładnie się przedarł. Co z tego wyniknie? No może teraz. Tak, Mbappé.
Pepe umieszcza piłkę w siatce. Fantastycznie się zachował w tej sytuacji. Ibrahimowicz. Juan Cuadrado. Lozano. No i Ibrahimowicz. Artur. Christian Eriksen. Zlatan Ibrahimowicz. Cristiano Ronaldo. A udało mu się odebrać piłkę. Świetnie to zrobił. Buffon odbija, piłka w grze. Nie ma bramki. Po uderzeniu w poprzeczkę piłka opuszcza boisko. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. No, kolejne udane przejęcie. Można powiedzieć, że zespół gości uciszył trybuny swoją grą, prawie nie słychać już dopingu. Chyba kibice nie wierzą, że coś tu się jeszcze zmieni. Christian Eriksen! Bramka! Stopniała ta przewaga, ale ciągle jeszcze brakuje paru trafień do remisu. Ożywienie w szeregach drużyny, chyba wierzą, że jeszcze nie wszystko stracone. My też w to wierzymy. Sporo padło już bramek i pod tym względem kibice nie mogą być zawiedzeni. No i mamy, Jacku, taką bramkę na pocieszenie. Mecz jest już przegrany, ale przynajmniej honorowy. Dobry blok i oddalone niebezpieczeństwo. Krótkie rozegranie z rzutu rożnego. Lewandowski. Odważne, ale czyste wejście obrońcy. Rozpoczynają kontratak. Christian Eriksen. Świetnie zagrywa Eriksen. Lozano. Danilo. Eriksen. Artur. Zlatan Ibrahimowicz. Lozano. Christian Eriksen. Artur. Ronaldo strzela. Bramka! Tak trochę na pocieszenie w tym meczu. Bądźmy szczerzy, przez większość czasu stanowili dziś tylko tło dla lepiej dysponowanego przeciwnika. Ten gol może sprawić, że wynik nie będzie wyglądał tak źle. Oba zespoły dzisiaj strzelają jak na zawołanie. Zobaczymy, co będzie dalej. No, wygląda to na bramkę pocieszenia, ale mecz jeszcze się nie skończył. Tak, zdarzają się wprawdzie nagłe zwroty gry, ale chyba nie w tym spotkaniu. Kradną ten czas, te ostatnie minuty meczu, podając piłkę między sobą w pobliżu własnego pola karnego. Neymar jednak traci piłkę. Dobrze teraz obrońcy powstrzymali. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Do wyprowadzenia ataku przymierza się Cristiano Ronaldo. Insigne, Eriksen, Ibrahimowicz ma teraz piłkę. Insigne! Jest! Bramka! Już tylko jedno trafienie dzieli ich od wyrównania. Tylko albo aż, bo czasu na przeprowadzenie kolejnej udanej akcji zostało już naprawdę niewiele. Będzie bardzo ciężko, ale i bardzo ciekawie. Oba zespoły nastawiły się dzisiaj na zdobywanie bramek, nie na obronę. Spójrzmy na to podanie. Longle. Kylian Mbappé. No aż miło popatrzeć na ich dzisiejszą grę. Tak, piłka cały czas wędruje od nogi do nogi. Kylian Mbappé. The referee has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. A teraz Ibrahimowicz. Gwizdek sędziego, minimalny spalony. No niestety, sędzia sygnalizuje spalonego, chociaż jeśli był, to minimalny. Nie było możliwości podania, cofnął się do linii środkowej. Griezmann, Robert Lewandowski, ale szpech, piłka ląduje wprost u przeciwnika. Ależ walka o piłkę.
I to już koniec. Kibice biją.